Dzień dobry wszystkim Państwu. Na kolejnym spotkaniu z pedagogiem adekwatnym. Naszym gościem dzisiejszym jest Pan, tymczasem jeszcze Pan Artur Abramowicz. Po kolei mówiąc być może i niektóre tylko oczywiście rzeczy, to germanista i anglista, ojciec trójki, więcej, ojciec trojaczków, które są edukowane domowo. Wreszcie dyrektor zespołu szkół imieniem Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku, do których to szkół, czy do której jednej z nich nie posyła swoich dzieci. O ironio. Ciekawy dyrektor szkoły. Jednym słowem człowiek wielu, wielu wspólnot, bo to rzeczywiście na wspólnotowości zasadza się ta działalność, jak sądzę, w każdym z tych wspomnianych wymiarów. Ale naszą rozmowę rozpocznę od prywatności. Arturze, powiedz proszę, czym poza tym, czym dzielisz się z innymi, zajmujesz się osobiście, jakie masz zainteresowania, a może pasje wręcz? Marku, znamy się już kilka dobrych lat i współpracujemy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie, którzy zechcą poświęcić parę chwil, żeby wysłuchać naszej rozmowy. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za tę możliwość, by porozmawiać. Tak w ogóle o życiu, o tym, co ważne jest i też o edukacji domowej. Co mnie zajmuje, co mnie pasjonowało od dziecka, to pytanie, które postawiłeś, trochę może zaskoczy niektórych, ale ja od dziecka, od zawsze chciałem pracować w szkole. Pomyślałem sobie, że to będzie dobre miejsce od momentu, kiedy pojawiłem się w szkole. Nie tak to wyglądało wówczas, że mi się spodobała ta szkoła. Właśnie odwrotnie. Pomyślałem sobie, że kiedy ja będę już pracować w szkole, to ta szkoła trochę inaczej będzie wyglądać. Atmosfera szkoły, kontakt z rówieśnikami, z osobami, które gdzieś były obok, kolegami, koleżankami. Ale też i jakby takie zaangażowanie też w różnego rodzaju działania szkolne, różnego rodzaju akademie okazjonalne, a to Dzień Matki, a to Dzień Kobiet, święta. Ja chętnie uczestniczyłem w różnego rodzaju działaniach takich artystycznych. Uczyłem się grać na różnych instrumentach muzycznych, więc i zaliczyłem perkusję, i trąbkę, i gitarę, i jeszcze chyba harmonijkę ustną i flecik prosty. Także muzyka towarzyszyła mi od dziecka. Też moje dzieci dzisiaj chętnie grają. Moja żona też gra na instrumencie, więc tak jakoś tutaj rodzinnie, jak są święta, no to nie ma możliwości, że tylko słuchamy kolęd, po prostu gramy i śpiewamy. Także muzyka, sport. Sport bardzo mnie pasjonował również od wczesnego dzieciństwa, chociaż takim marzeniem moim było to, by być w klasie sportowej, ale jakoś mi się, nie to, że może nie udało, ale nie było po drodze być może, żeby w tej klasie sportowej się znaleźć w szkole podstawowej. Natomiast uczestniczyłem we wszystkich SKS-ach, we wszystkich treningach, grałem w siatkówkę, w koszykówkę, biegałem. Nawet mam całkiem sporą liczbę dyplomów za zajęcie pierwszego, drugiego miejsca, trzeciego. Byłem dobrze zapowiadającym się dziesięcioboistą, bo i skakałem z wyż, i rzucałem kulą, i skakałem w dal, i biegłem na różnych dystansach. Więc sport, muzyka, myślę, że to są takie może moje pasje. Do dzisiaj pozostało mi to, chętnie oglądam różnego rodzaju zawody sportowe i słucham muzyki, muzykuję też z dziećmi swoimi.
I tak być może no nie jest to może takim wprost przeniesieniem jakby tych zainteresowań do tego, co było ważne potem w tej edukacji swoich dzieci, ale pewnie nie było to bez znaczenia. Rozumiem. Jasne. W takim razie powiedz mi proszę, jak to z tymi twoimi językami obcymi? Czy chcesz twierdzić, że języki obce nie powinny być człowiekowi obce? I ja, no tak też się stało, że w liceum miałem jako pierwszy język obcy, miałem język niemiecki. W podstawówce też język niemiecki miałem jako pierwszy język obcy. Rosyjski oczywiście to był obowiązkowy, więc tego rosyjskiego tak naprawdę nie ucząc się można było ten język na jakimś poziomie przyswoić. No, polski język, rosyjski to są języki takie no, podobne, wywodzące się z tej samej grupy. Natomiast ja sobie stosunkowo szybko zdałem sprawę z tego, że ucząc się języków obcych, no to, na, to otwiera mi jakby możliwości wchodzenia w relacje z ludźmi, którzy nie tylko tutaj mieszkają w obrębie granic Polski, naszego kraju, ale byłem ciekaw po prostu tego, co myślą, jak żyją. W czasach, kiedy ja dorastałem, to były lata 80. i ja podjąłem swoje studia w roku 85. Urodziłem się w 1967, więc to już jest no, szmat czasu. I wówczas nauka języków obcych, czy porozumiewanie się w języku obcym no, otwierało w pewnym sensie możliwości, by móc wyjechać, zobaczyć, jak ten świat wygląda poza granicami Polski, Polski komunistycznej, Polski PRL-owskiej. I to tak rzeczywiście się potem stało. Język angielski jakoś w jakiś sposób tak się przyplątał trochę do mnie. Przeczytałem parę książek w języku angielskim. Ja nigdy nie uczyłem się języka angielskiego tak naprawdę. Wspomniałem, że jestem anglistą, no może bez przesady, ale całkiem swobodnie daję sobie radę z porozumiewaniem się w języku angielskim, czy to również w pracy. Także ale tym pierwszym językiem obcym i studia filologia germańska to był ten jakby taka rzecz. Też wiązało się to z tym, że miałem taką bardzo ciekawą, fajną i okrutną momentami nauczycielkę języka niemieckiego w liceum, panią Beatę Lipczyńską, którą serdecznie pozdrawiam. Pamiętam ten moment, kiedy rąbnęła mi ocenę niedostateczną w semestrze zimowym w drugiej klasie liceum. Mi ze średniej tych ocen wychodziła czwórka tak naprawdę, natomiast mama przyszła po wywiadówce i powiedziała: synu, o co chodzi, masz z niemieckiego pałę na semestr. No więc okazało się, że to były trzy pały. Dostałem jeszcze jedną pałę z rosyjskiego i z przysposobienia obronnego, czego w ogóle nie przewidziałem, ponieważ niewygodne pytania zadawałem naszym gościom, którzy nas odwiedzili z Ludowego Wojska Polskiego i ja zapytałem tak nie tak trochę wówczas ktoś mógł powiedzieć, że bez sensu o sytuację, jaka miała miejsce, tragiczną historię Katynia, ponieważ oczywiście to była taka indoktrynacja, że Polska i Związek Radziecki to są dwa bratnie kraje, to są nasi przyjaciele, no ale ja oczywiście byłem tak trochę indoktrynowany domowo. I zadałem to pytanie, że panom tutaj oficerom, którzy przyszli do szkoły na pogadankę z młodzieżą licealną, zapytałem, jak to jest możliwe, kiedy wymordowano kilkanaście tysięcy polskich oficerów w Katyniu, właśnie w Katyniu przez Sowietów. Jak możemy mówić o czymś, o przyjaźni dzisiaj, nie regulując tamtych spraw, nie wracając do tego, co się stało w przeszłości. No i wówczas oczywiście po tym spotkaniu dowiedziałem się, że no tak, że mogę mieć pewne problemy. Zresztą moja nauczycielka od niemieckiego też mi zaimponowała tym, bo była taką też niepokorną osobą. Niekiedy milicja wówczas przyjeżdżała do szkoły, my przez okna spoglądaliśmy, że wyprowadzają naszą panią od niemieckiego, pewnie na jakieś przesłuchanie, bo działała w takim ruchu
oporu, że tak to określę, Solidarności, i wówczas to było nielegalne. I też jej postawa trochę mi tak zaimponowała, i też pomyślałem sobie, że ja mam, postawiła mi tą pałę z tego niemieckiego, ale ja ją przekonam, że ona była w błędzie. Oczywiście to taka była taka przekora z mojej strony, trochę może młodzieńcza, że jak mogła ona tak się pomylić. Natomiast ona dobrze wiedziała, miała taką strategię wobec mnie, że ja miałem pewne możliwości dużo większe, więc jeśli chodzi o przyswajanie tego przedmiotu, naukę języka niemieckiego, i wtedy to tak rzeczywiście poszedłem bardzo mocno do przodu z nauką i udało mi się dostać potem na germanistykę. To nie było takie łatwe, to nie było takie proste. Dzisiaj to jest troszeczkę inaczej. Natomiast wówczas, ażeby dostać się na studia wyższe, na medycynę, na filologię, na anglistykę, na germanistykę, to było dosyć trudne. No i tak to wyszło, a potem ten angielski tak się po prostu jakoś gdzieś tam pojawił, już bez pobierania lekcji, samodzielnie nauczyłem się. Także z tymi językami tak to mniej więcej było. Tym niemniej, jak powiedziałeś, to jest sprawa użyteczności, także rozwijania sposobów podchodzenia do świata, ponieważ języki różnią się, prawda, w tych ujęciach swoich rzeczywistości, i to jest ich prawdziwy walor, bo nie da się jednego języka przełożyć literalnie, dokładnie na język drugi. Wspomniałeś o indoktrynacji domowej w tym rozumieniu historycznym, czyli powiedzmy, to była już edukacja domowa. Powiedz mi proszę, jak postrzegasz w ogóle to zjawisko w życiu ludzkim, które nazywamy edukacją? No i tak, i ten jej wymiar, który nazywamy domowym. Tak, jest edukacja. Tak, słusznie tutaj tak pomyślałem sobie właśnie, że rzeczywiście jak tak sobie wspominam to swoje dzieciństwo, myślę, że my wówczas wszyscy tak naprawdę byliśmy nauczani domowo, bo szkoła swoje, a w domu rodzice prostowali tę podstawę programową, którą ówcześni włodarze, decydenci starali się nam przekazywać. Poprzez ministerstwo, oczywiście dalej do kuratoriów, do szkół. Czym jest edukacja? Edukacja, ja myślę, że to jest, tak krótko mówiąc, takim procesem dochodzenia do prawdy. Do prawdy. Do prawdy o życiu, do prawdy o tym, kim jesteśmy, co jest ważne, jak ten świat jest zbudowany. Ja czasami mówię, że no właśnie, no można edukację zamknąć do kilku definicji i tak naprawdę można zgorszyć tych młodych ludzi i w ogóle zgorszyć człowieka do tego, żeby miał chęć poznawania tego, co nas otacza, że te gwiazdy wiszą gdzieś tam i nie spadają. To jest ciekawe dowiedzieć się, dlaczego tak jest. No ale oczywiście można to wytłumaczyć w kilku definicjach, nauczyć się dzieciom tego na pamięć. No i właśnie, tutaj już można powiedzieć, że już jest po edukacji. Także edukacja, myślę, że to jest takie dochodzenie do prawdy i ta prawda człowieka wyzwala, skłania do pewnych wniosków, do pewnych przemyśleń, do podejmowania decyzji, do planowania swojego życia w określony sposób, bo kiedy przybliżamy się do tej prawdy, czy to będzie właśnie prawda o języku obcym, gdzie możemy się komunikować z innym człowiekiem, zrozumieć drugiego człowieka, który wychował się w zupełnie innym kręgu kulturowym, językowym. Taki przykład tylko podam. W malarstwie śmierć jako śmierć, gdzieś tam jest czasami przedstawiana jako taka w polskim malarstwie, jako taka kostucha kobieta z kosą, a w języku niemieckim śmierć jest rodzaju męskiego, jest der Tod. I Niemiec na przykład tego nie zrozumie. Że śmierć, bo śmierć kojarzona jest z rodzajem męskim. Więc jakby to jest znajomość języka obcego, również pozwala nam zrozumieć kulturę naszych bliźnich,
którzy nie mówią w tym języku, w którym my się wychowaliśmy. Tak więc jakby to nam ułatwia życie, ułatwia podejmowanie decyzji, kiedy jesteśmy dobrze wyedukowani, kiedy zbliżamy się do tej prawdy o tym świecie, w którym jesteśmy. A edukacja domowa, powiedziałbym, czasami jest to źle rozumiane przez nawet, ja może kiedyś rozumiałem to inaczej, natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że edukacja domowa po wielu latach pracy też i wychowywania swoich dzieci w tej właśnie formule edukowania ich, mogę powiedzieć, że edukacja domowa to nie jest edukacja oczywiście dzieci w domu, tylko to jest edukacja, o której stanowi dom, o której decydują domownicy, rodzice, dziadkowie, o historii, smutnej historii mordów w Katyniu. Ja dowiedziałem się od swojej babci, która właśnie mnie indoktrynowała i nie pozwalała mi wierzyć w to, czego wymagają ode mnie programy edukacyjne ówczesne. Więc myślę, że to jest tak właśnie. Edukacja to jest droga do prawdy, ku prawdzie, a edukacja domowa to jest ta droga w poszukiwaniu prawdy, którą wyznacza dom. Jeśli chodzi o edukację, powiedziałeś o prawdzie, natomiast rzecz jasna, warto od razu powiązać tę wartość z tymi dwiema pozostałymi, tak, naczelnymi, kardynalnymi wartościami, z dobrem i pięknem, bo to jest prawda o tym, czym jest dobro i prawda, tak, co do tego, jak rozumieć piękno. Wartości moralne w edukacji mają szczególne znaczenie, stąd również, tak, presja twojej babci w tym rozumieniu. Tak, bo to jest także prawda o tym, co jest dobrem i co dobrem nie jest. Tak, oczywiście, to jest jakby, no to się wiąże właśnie, no to o czym powiedziałeś, dobro, piękno i to się wiąże oczywiście z prawdą, bo prawda była taka właśnie, a nie zafałszowana przez ówczesne programy edukacyjne, tylko prawdą było to, że niewinni ludzie zostali wówczas oderwani od swoich rodzin i pozbawieni życia w sposób okrutny. I ta prawda jest potrzebna do tego, żeby w życiu też są sytuacje trudne, różne między nami, między ludźmi. Czasami nie potrafimy się porozumieć, ale kiedy otwarcie i szczerze powiemy sobie o swoich własnych też błędach, o swoich własnych może złych decyzjach, jakie podejmowaliśmy w stosunku do innych, kiedy jest przestrzeń na to, żeby kogoś przeprosić, to oczyszcza i jakby pozwala, by móc budować dalej te relacje z drugą osobą. I tak jest też między narodami, tak uważam wówczas. Więc ta prawda z całą pewnością była potrzebna, żeby to powiedzieć, żeby w jakiś sposób móc dalej te relacje rozwijać. No, jak wiemy, historia jest taka, jaka jest. Historia jest, uczy nas tego, że z historii niczego się nie uczymy. Natomiast w takiej mikroskali naszej, jeżeli ktoś będzie chciał się uczyć z własnych doświadczeń i innych, no to z całą pewnością będzie to budować jego życie ku dobrym rzeczom. Tak. Wobec tego przejdźmy na ową edukację domową i szerzej, i głębiej. Jak trafiłeś na nią w swoim życiu? Ja tę historię to już nie raz opowiadałem. Oczywiście to się wiąże z moimi dziećmi, tak? Ja tak naprawdę, co mogę powiedzieć, wierzę, fundamentalnie można powiedzieć to, że wszystko, co dobre nas spotyka, to dzięki dzieciom, tak naprawdę. Jeśli mamy je i staramy się w jakiś sposób otaczać miłością i szukać tego dobra,
ich, nie oczywiście takiego niemądrego dobra, nie kochać tak w sensie te dzieci, pobłażać im, bo to nie o to chodzi w życiu. Życie nikomu z nas nie pobłaża, każdy ma swoje obowiązki. Trzeba wstać, pójść do pracy, wykonać swoją pracę. No i dzieci też mają swoje obowiązki. Jak się tego od dziecka są do tego nauczane, no to sobie potem radzą w życiu. Więc nam się urodziły dzieci, trójka dzieci naraz. I to jest taki cud, to jest taki, dla nas to był cud, nieprawdopodobna historia i oczywiście przeradosna i no, niezwykła. I ja wówczas, kiedy byłem takim właścicielem, dyrektorem małej lokalnej szkoły w Sulejówku i dzieci dorastały, żona już nie wróciła do pracy, bo praca z trójką dzieci, no to tak, żeby je wychować, żeby je nakarmić, przebrać, uprać, to wszystko to... Zresztą nawet gdybyśmy mieli jedno dziecko, wydaje mi się, gdyby nam się jedno dziecko urodziło i mielibyśmy tylko jedno, to też myślę, że żona była w takim momencie swojego życia, że ona chciała się poświęcić dzieciom, że ona chciała po prostu zadbać o to, żeby nic nam nie umknęło. I to była taka nasza decyzja, żeby zaangażować się w życie naszych dzieci. Tak zaangażować się w sposób świadomy, nie oddawać być może dzieci swoich innym ludziom, tak na zbyt długo, że tak powiem, raczej krok po kroku wychowywać się, ucząc je, co jest dobrem, co jest niedobre, co jest złe i tak to wyglądało i dobrnęliśmy do momentu, kiedy miały pójść do szkoły, bo pojawił się ten obowiązek przedszkolny, miały 6 lat. Ja tak jak powiedziałem, prowadziłem małą szkołę i ja sądziłem, że one pójdą do szkoły po prostu do mnie. Natomiast też wówczas był taki mały kryzys trochę, nie mieliśmy klasy pierwszej i też zobaczyliśmy, że chcieliśmy spróbować tej edukacji domowej. Wówczas ta edukacja domowa, o Marku, ty razem z małżonką, no, jako pionierzy edukacji domowej, ja dochodziły do mnie informacje, jak to może wyglądać i to, że tacy ludzie jak wy startowaliście właśnie z tą ideą i sami przeszliście przez to, że jest to możliwe, że jest to realne i tak pomyśleliśmy sobie, że spróbujemy te pierwsze lata edukacji wczesnoszkolnej zorganizować w domu. A więc szkoła jest szkołą, ale nasza trójka dzieci w domu, my nie mieliśmy wówczas klasy tej pierwszej czy zerowej, bo u nas edukacja zaczynała się od klasy czwartej w naszej szkole. Mieliśmy klasę czwartą, piątą, szóstą i pierwszą, drugą, trzecią gimnazjum. Uczniów nie za dużo, niewiele więcej aniżeli kadra pedagogiczna, także taka mała, lokalna szkoła i ta edukacja domowa się rozpoczęła u nas w domu, nie mieliśmy za dużego pojęcia, jak to robić, posiłkowaliśmy się też wówczas pomocą naszej obecnej pani dyrektor edukacji domowej w liceum, pani Eli Prorok. Ona dwa razy w tygodniu przychodziła do nas do domu, tak żeby tak na godzinkę, półtorej godzinki zobaczyć, czy to, co robimy, jest okej, jako nauczycielka. I żona zajmowała się edukacją dzieci, ja również. Przychodziłem do domu, rozmawialiśmy, mieliśmy podręczniki, mieliśmy różne jakieś materiały. I wówczas ja tak sobie pomyślałem, że no, dobra, tych pierwszych kilka lat edukacja domowa, ale potem od czwartej klasy już jest przedmiotowa edukacja. No więc one pójdą do szkoły, do mojej szkoły, prawda? To wszystko jest okej, okay, wszystko się zgadza. Natomiast wówczas również też myśleliśmy o tym tak zwanym właśnie uspołecznieniu dzieci i wszystkie nasze dzieci zapisaliśmy na piłkę nożną, mając 6-7 lat, dzieci poszły grać i Róża też jako dziewczynka grała w piłkę. W ten sposób pomyśleliśmy, że uspołecznienie będzie następować. No poza tym dzieci w kościele, w szkółce niedzielnej też są, także też się spotykają też jakieś urodziny albo odwiedziny organizowaliśmy czy uczestniczyliśmy, więc to życie społeczne
Tego się troszeczkę na początku obawialiśmy, ponieważ wszemi wobec opowiadano o tym, że no jak to będzie wyglądało. Dzieci będą takimi odludkami, że po prostu no, co my robimy, my popełniamy błąd. A poza tym, prowadząc szkołę, to my kardynalny błąd popełniamy, taki biznesowy. Jak to jest, że ja szkołę chcę rozwijać, przyjmować do szkoły dzieci, a swoich dzieci nie posyłam. Niektórzy stukali się w głowę, a szkoły konkurencyjne wykorzystywały to, mówiąc właśnie, nagłaśniając, co to za dyrektor, przyjdźcie do nas, on w ogóle prowadzi taką szkołę, do której dzieci swoich nie prowadzi, nie przyprowadza. Ja o to nie dbałem, ja w ogóle się tym nie przejmowałem, bo dla mnie dzieci moje były najważniejsze i ja absolutnie nie jestem przeciwnikiem edukacji stacjonarnej, klasycznej, bo mamy taką edukację klasyczną w szkołach naszych. Ale wiedziałem, że wówczas to jest dobre dla moich dzieci, żeby były w edukacji domowej. Cała trójka, trojaczki, to nie jest takie proste. Naprawdę, my mieliśmy taką małą klasę i nawet takie czynności zwykłe, jak wstać rano z łóżka, zrobić śniadanie, na czas wszystko przygotować i tak zrobić, żeby być o 8 godzinie rano w szkole, to jest bardzo trudne. Jeszcze jak dzieci są chore, no to już w ogóle jedno dziecko chore, potem kolejne, trzecie się od pierwszego, no i to tak niekiedy my ze zwykłego przeziębienia wychodziliśmy przez 6-7 tygodni tak naprawdę, więc nawet takie właśnie powody no miały znaczenie dla tej naszej decyzji, żeby mieć je w domu przez ten okres kilku lat, a żeby one też i wzmocniły się, uprawiały sport, zaczęły interesować się muzyką, grać na instrumencie. Mamy takie nagrania jeszcze, kiedy dzieci małe, 6-7-letnie, tam gdzieś wdąkają na gitarce albo na skrzypeczkach. I to wyglądało. I ja również zobaczyłem, że chcę w ramach swojej szkoły dla swoich dzieci, tak trochę można powiedzieć egoistycznie, ale myślę, że to nie ma nic wspólnego z egoizmem, to jest raczej wynikało z takiej miłości. Roztropności, tak. Tak. Zacząłem też jakby myśleć w tym kierunku, ażeby przygotowywać pewnego rodzaju materiały edukacyjne, takie programy, które wspierają edukację domową moich dzieci tak naprawdę. No i tak rok po roku te materiały zostawały oczywiście dla tych kolejnych chętnych. A ja szedłem dalej wraz z nauczycielami, którzy też zarażali się tą ideą edukacji domowej, bo patrząc też nawet na moje dzieci, widzieliśmy wszyscy, że tutaj się nic złego nie dzieje. One uczestniczyły też w różnych imprezach szkolnych, przychodziły i to nie były jakieś takie dzieci, które chodziły przy ścianie i swoimi drogami tylko, ale chętnie uczestniczyły, wchodziły w relacje z innymi. Bo edukacja domowa taką właśnie jest, że to dziecko, wchodząc w pewną przestrzeń z edukacji domowej, ono wchodzi ze swoją jakością, jest ciekawe też dla grupy, tak? I ono ma swoje pomysły. To nie jest tak, że ono jest, ja tak zauważam po latach, jest zdeterminowane tym, co inni powiedzą, tylko wypowiada się mając na i postępuje mając te swoje doświadczenia i to jest nie sposób konformistyczny, dostosowując się do tego, co grupa, co powiedzmy tam jakiś ewentualnie samiec alfa gdzieś tam, prawda, jaki nadaje ton działania. Tylko właśnie, to jest jakby też coś, co jest bardzo istotne, że w tej edukacji domowej te cechy takie się wykształcają, takiego świadomego, takiej wolności, by żyć zgodnie ze swoją koncepcją, ze swoją ideą, że się nie popada w jakieś takie utarte schematy i kanony, które towarzyszą pewnej zbiorowości. Także te moje dzieci i tak przez pewien czas one były tylko jedynie uczniami mojej szkoły w edukacji domowej. Trójka dzieci Abramowiczów. No dzisiaj po 10 latach moje dzieci są w drugiej klasie liceum.
nie mają za dużo czasu na taką edukację, taką właśnie systemową, bo poranne treningi, popołudniowe treningi, próby muzyczne, ćwiczenie na instrumentach, to ich pochłania. Oczywiście mają swoje ulubione przedmioty też szkolne, rozszerzenia, które sobie wybrali w liceum, ale mogę powiedzieć, że po tych 10 latach, no od tej trójki dzieci, po jakimś czasie, po paru miesiącach, ktoś tam zadzwonił, ktoś kolejny zadzwonił, zapytał, jak to jest w tym Moraczu, w edukacji domowej. No i tak z tej trójki dzieci mamy dzisiaj no bardzo dużo dzieci, mamy tam około chyba łącznie 2,5 tysiąca uczniów, z tego 2 tysiące chyba 200-250 w edukacji domowej. Na naszej grupie facebookowej, tej takiej zamkniętej edukacji domowej, mamy około 1200 rodziców, około 1200 uczniów, którzy są aktywni, więc to tak się uzbierała nam taka ekipa. I myślę sobie, że to, że ja w jakiś sposób no jestem tym sam, jestem tym homeschoolersem, tym edukatorem domowym, gdzieś tam pokazuję chętnym osobom, które chcą zdecydować się na ten krok, na ten krok wiary, by wejść do edukacji domowej, daje im to pewne bezpieczeństwo, że to nie jest jakby dyrektor, który nie ma jakiegoś pojęcia, który zobaczył, że na tym może zarobić pieniądze, bo to jest biznes, bo to są też i dotacje, które szkoła dostaje. Jest oczywiście na rynku sporo takich projektów edukacyjnych, domowych, które no, gdzieś tam widzą te dotacje, widzą te pieniądze i ten zysk, ale one są, one znikają, one się rozwijają lepiej, gorzej, natomiast my robimy swoje. Zaraz wrócimy do tego robienia swego, ale dla innych, bo jest to przecież tak dobro wyświadczane innym. Tylko nawiasem, przywołując twoją refleksję dotyczącą porządku świata i obowiązków w tym wszystkim, odpowiedzialności, która się z tym wiąże, wspomnę konferencję sprzed paru dni, którą organizowałem na temat edukacji alternatywnej, gdzie dwóch panów mówiło rzeczy horrendalne w dzisiejszym świecie. Pan pułkownik Ostrowski mówił o sławnej eksperymentalnej szkole międzywojnia prowadzonej przez byłego ministra i profesora Tadeusza Łopuszańskiego w Rydzynie pobliskiej tutaj wobec naszego Ponieca, gdzie w szkole internatowej zlokalizowanej w zamku Fundacji Sułkowskich, gdzie chłopcy wstawali na lekcje o 6, na pierwszą, wstawali o 6, ale o 6.35 mieli pierwszą lekcję. Za to kończyli lekcję parę minut po 12, a potem rozwijali się na różne sposoby, szczególnie dotyczyło to tężyzny fizycznej, sprawności, ale także morale. Tak w ten sposób było wypracowane. To wprawdzie przeszłość głęboka dosyć, natomiast od 40 niemal lat, jak powiedział pan kapitan żeglugi wielkiej jachtowej, Krzysztof Baranowski, on prowadzi swoją szkołę pod żaglami, gdzie na szereg miesięcy młodzież wypływa w morze, a także w oceany i nie ma tam litości żadnej. Powiada, że jeśli chodzi o edukację na tych żaglowcach, na których pływają, jeśli ktoś kończy wachtę poranną na chwilę przed lekcjami, to nie ma dla niego żadnej litości, że on po nocnej zmianie, po nocnej pracy musi sobie odpocząć. Nie, po prostu realizuje swoje zadania, obowiązki, tak w tym wypadku edukacyjne. No, w dzisiejszym świecie tak skłonnym do sybarytyzmu, do wygodnictwa, tak, to są zupełnie niesamowite opowieści, ale wskazujące też na to, jak można życie porządkować i jakie wartości wydobywać, tak jak konstruktywne są tego rodzaju rozwiązania edukacyjne. Wiem, że w twojej szkole oferujesz dzieciom edukacji domowej, uczniom edukacji domowej najróżniejsze formy wsparcia.
Powiedz o tym, proszę. Ja patrząc na swoje dzieci, kiedy tak tutaj one były tymi pierwszymi uczniami edukacji domowej w mojej szkole, zobaczyłem właśnie tę potrzebę też, żeby odpowiednio też zaopatrywać też rodziców czy ich dzieci właśnie w różnego rodzaju taką, znaczy przedstawić im, krótko mówiąc, taką ofertę, jak można sobie połączyć tą edukację domową z tą edukacją klasyczną, z edukacją stacjonarną, bo pewne rzeczy są wspólne i dla przykładu, może tak, no właśnie powiem wprost, mamy bardzo, tak myślę, bardzo dla nas wszystkich fajnie rozwijający się projekt pod tytułem Morach English Theater, czyli teatr angielski Moracza. Dzieci co roku przygotowują, dzieci, młodzież, bo tutaj mamy i dzieci z zerówki, z pierwszej klasy i z edukacji domowej, i z edukacji stacjonarnej, i licealistów również, bo też potrzebujemy takich aktorów do spektakli teatralnych. Mieliśmy Król Lew, Frozen, mieliśmy, czyli Kraina Lodu, mieliśmy jeszcze inne takie spektakle musicalowe w języku angielskim. Tworzymy sekcje artystyczne, sekcja wokalna, sekcja taneczna, sekcja filmowa, sekcja przygotowująca kostiumy, scenografię, więc zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tych zajęciach artystycznych. Poza tym są również bardzo, myślę, ciekawie zaoferowane zajęcia sportowe, także również wszyscy ci, którzy potrzebują, mają ochotę, mają taką wolę, by brać udział w takiej aktywności fizycznej, no to mamy też i piłkę nożną, i basen, i łyżwy, i rolki, łyżwy zimą oczywiście, i łyżworolki, wszystko z instruktorami, taka, żeby dzieci mogły się też uczyć odpowiedniej techniki, zajęcia sporty walki, jakieś lekkoatletyczne, ogólnorozwojowe. Tak więc ta potrzeba aktywności fizycznej jest zaspokojona, jest ta oferta, są zajęcia artystyczne, ale również mamy też zajęcia przedmiotowe, to znaczy może nie zajęcia przedmiotowe, choć w pewnym sensie tak. Mamy materiały edukacyjne, z których można korzystać. Jest to połączone również z tymi formułami egzaminacyjnymi, bo na końcu, wiadomo, w edukacji domowej musimy zorganizować egzamin klasyfikacyjny, ażeby dziecko móc sklasyfikować, wystawić ocenę na świadectwie. I ażeby się przygotować do tych egzaminów klasyfikacyjnych, które nie są jakimś strasznym, takim traumatycznym wyzwaniem, jak to niekiedy może się komuś wydawać, jak się kojarzy egzamin w ogóle, tylko jest to taka swego rodzaju takie podzielenie się tym, czego się nauczyliśmy w danym roku szkolnym, skoncentrowaniu się na tym, co dziecko umie, czego się nauczyło, co dziecko zainteresowało. Taka idea mi przyświecała, kiedy zastanawiałem się nad tym, jak rozwiązać ten problem egzaminów, bo nie jest tajemnicą, że dobrą szkołę edukacji domowej poznaje się właśnie po egzaminach, po tym, jak się przygotować do tych egzaminów. Tak? Można bardzo łatwo zniszczyć jakby tę ideę edukacji domowej na tej sesji egzaminacyjnej, kiedy dziecko przychodzi i ono jest wypytywane, odpytywane niemal jak na studiach wyższych. A to jest szkoła podstawowa tylko tak naprawdę niekiedy, więc forma egzaminu jest niezwykle ważna. Także u nas my mamy na przykład taki program o nazwie Wiem, co trzeba, gdzie z każdego przedmiotu na dany miesiąc mamy pewne materiały, pewne zadania, ćwiczenia i uczeń przykładowo sobie realizując wrzesień, październik, listopad i tak dalej, do końca roku szkolnego, te materiały, robiąc to, przekazując nam, może sobie potem sam wybrać pewne zadania egzaminacyjne.
Tak jak kiedyś matura była też organizowana, że maturzysta mógł sobie wybrać pewien temat i przedstawić go na maturze takiej ustnej. Ostatnio rozmawiałem z naszym historykiem. On tak właśnie historię zdawał. Ja pamiętam też na studiach swoich, zdawałem egzamin z filozofii, ja poszedłem do wykładowcy, zapytałem, czy ja mogę sam sobie pewien temat z filozofii ustalić z nim i napisać pracę, bo to mnie bardziej interesuje, aniżeli jakby zaliczenie tego całego materiału z tego danego przedmiotu w sposób taki mechaniczny, nauczenie się tego. No, pewną wiedzę oczywiście trzeba było przyswoić, natomiast tutaj myślę, że to jest bardzo ciekawe. I tak jakby tutaj jest taka możliwość tego, żeby móc samemu wybrać sobie pewne zagadnienia egzaminacyjne, przygotować je, napisać i je tak naprawdę na tej części ustnej obronić, tak jak się broni pracę licencjacką albo pracę magisterską. I to daje takie bezpieczeństwo, spokój. Dziecko jest, czy młody człowiek, licealista jest może czuć się bezpiecznie, bo wie, o czym będzie mowa na egzaminie. Oczywiście, jeżeli ktoś jakby nie chce tych materiałów, powiedzmy sobie, naszych przyswajać, które przygotowaliśmy, no to wówczas musi wylosować zagadnienia. Także coś za coś. Jeżeli ktoś regularnie pracuje z naszymi materiałami, wówczas może sobie wybrać tematy egzaminacyjne. Natomiast jeżeli ktoś nie robi tego, a czasami tak jest, że ktoś z naszych uczniów jest świetny, załóżmy, z matematyki. Mamy takich uczniów z każdego przedmiotu praktycznie, laureatów, olimpiad, więc on nie musi robić takich materiałów o nazwie Wiem, co trzeba, czyli tej podstawy, bo on już jest dużo dalej, więc on tego nie robi, on przychodzi na egzamin i mówi, ja sobie wylosuję zagadnienia do egzaminu, bo ta podstawa programowa to już jest dawno przyswojona przeze mnie. I więc jakby są różne możliwości podejścia do tego egzaminu. Jeżeli są przedmioty takie, które nam bardziej leżą, które są też przedmiotami maturalnymi, no to warto zrobić te materiały nasze, które przygotowaliśmy, bo na maturze oczywistym jest, że są przedmioty obowiązkowe, polski, matematyka, język angielski, jedno rozszerzenie załóżmy. I tutaj warto na to zwrócić uwagę baczną i się solidnie do tego przygotować, bo potem wynik matury daje nam przepustkę do wybranego przez nas kierunku studiów. Natomiast są też takie przedmioty, które ewidentnie nie leżą, mówiąc kolokwialnie, danemu uczniowi, więc może sobie zrobić tą podstawę, przyjść, wybrać zagadnienia, zaliczyć i tak naprawdę już jakby do tego jakoś tam nie tym się nie zajmować. Staramy się słuchać naszych rodziców, staramy się my też jako rodzice, ja jako rodzic analizować i wnioskować, jak mamy tę pomoc i wsparcie dla rodziców organizować. Również w ramach tego projektu Wiem, co trzeba, uruchomiliśmy zajęcia online dla naszych edukatorów domowych. Więc mamy tutaj platformę edukacyjną taką, z której korzystamy i są regularne zajęcia wspierające ten program, który mamy do pobrania z naszej strony. Zajęcia online, gdzie można zadać pytanie nauczycielowi, gdzie można właśnie lepiej zrozumieć dany temat. Również organizujemy w formie online przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty i do matury. Także kurs taki maturalny i kurs przygotowujący do egzaminów ósmoklasisty również organizujemy dla naszych edukatorów domowych. To wszystko bezpłatnie, bo mamy dotacje i z tych dotacji to się dzieje. Również mamy taki też i fundusz stypendialny na cele naukowe, gdzie jest tam jakieś finansowe też, jest możliwość wsparcia, ażeby kupić książki, jakieś pomoce naukowe. Także to wszystko gdzieś tam wydaje się nam, ale też i odbieramy to ze strony rodziców takie opinie,
że trafiając do naszej szkoły, rodzice czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie, nie są tak osamotnieni, że no dobrze, złożyliście Państwo wnioski do edukacji domowej, no i radźcie sobie sami, spotykamy się na egzaminach. No czegoś takiego nie ma w sekretariatach edukacji domowej w liceum i w szkołach podstawowych naszych. Pracuje łącznie chyba, nie wiem, około kilkunastu pracowników, którzy odbierają telefony, odpisują na maile. Organizujemy również tak w ramach tego wsparcia, także tutaj obsługa, mi się wydaje, jest też naszą mocną stroną. Mamy tą grupę facebookową, gdzie tak naprawdę w dowolnym momencie ktoś może zadać pytanie, już 10 komentarzy, jest 15 innych rodziców, słuchaj, skorzystaj z tego, my mamy tutaj taką propozycję, nie, nie, zostaw, daj spokój, możesz sobie odpuścić to, do tego wrócisz później, w drugim semestrze. Także ludzie się nawzajem jakoś tam wspierają, edukatorzy domowi, i my oczywiście moderujemy to nasze forum facebookowe, gdzie jest około 1200 osób i to naprawdę jest taka kopalnia wiedzy na temat tego, co się dzieje w szkole, jak się przygotować do egzaminów, jak efektywnie się uczyć i jak sobie nawzajem pomagać. Także to jest również bardzo, wydaje mi się, dobre wsparcie. No i nie chcę jakby tutaj tak tym się chwalić. Dużo, dużo osób wyraża swoją wdzięczność, bo trafiają do nas ludzie zupełnie tacy, którzy myślą sobie, że chcą w sposób alternatywny poprowadzić tę edukację swoich dzieci, ale też trafiają do nas rodzice z młodymi ludźmi, którzy gdzieś zostali w tym całym systemie edukacyjnym zmiażdżeni, nawet można powiedzieć. I tutaj zaczynają tak jakby odbudowywać się, trafiają do ludzi, do nas, gdzie staramy się z nimi rozmawiać, wysłuchać ich i tak trochę tę edukację, z tą edukacją może niekiedy poczekać miesiąc, niech to dziecko dojdzie do siebie powolutku, ze spokojem, ażeby ono nabrało takiej radości trochę życia, żeby wyszło tak trochę na prostą. Także mój telefon, numer telefonu do mnie jest cały czas zamieszczony na stronie internetowej szkoły. To też chcę powiedzieć, to jest, mi się wydaje, bardzo ważne, bo oczywiście są telefony kontaktowe do sekretariatu, do dyrekcji, natomiast też mój telefon dyrektora, właściciela szkół jest cały czas aktywny i ja codziennie też postrzegam sobie to jako wielką radość, że do mnie dzwonią rodzice czasami z jakąś taką nawet zwykłą sprawą, by porozmawiać. Ja nie zawsze może od razu odbiorę ten telefon, ale w ciągu 48 godzin oddzwaniam, bo tam na czerwono mi się wyświetlają te numery, ja oddzwaniam i cieszę się bardzo, że mogę też jako tam powiedzmy i też rozwiązywać problemy, bo wiadomo, jeżeli ktoś nic nie robi, no to tych problemów nie generuje. Natomiast my, obsługując kilka tysięcy osób, kilkanaście tysięcy egzaminów, organizując materiały, to wszystko to jest jakby naprawdę, komuś się może wydawać, że to jest, ale dzięki temu, że jest ta szkoła tak duża, my naprawdę stać nas na to, żeby oferować też dużo, żeby mieć tą ofertę taką bogatą. Nie powiedziałem o konkursach kuratorialnych, o konkursach Świetlik, Kangur. My mamy zatrudnioną osobę tak w ogóle do organizacji konkursów, a więc my zobaczyliśmy, że w edukacji domowej na przykład rodzice bardzo chętnie posyłają swoje dzieci na konkursy przedmiotowe, geografia, matematyka, historia, na każdym etapie edukacyjnym, więc organizujemy te konkursy, także rodzice przyjeżdżają, dzieci przychodzą, piszą te konkursy. W ostatnim okresie to oczywiście bardziej online to się odbywało, z wiadomych względów, natomiast tak na co dzień mamy salę taką, gdzie tam organizujemy te konkursy, które potem dają też możliwość naszym uczniom dostania się do liceów rankingowych. Mamy takiego jednego ucznia, który jest reprezentantem Polski na zawody międzynarodowe matematyczne, szóstoklasistę, który już ma indeks tak naprawdę wyższej uczelni. Także szóstoklasista, który ze swoim wynikiem już jest chętnie widziany
na Wydziale Matematyki Szkół Wyższych w Polsce. Także i sportowców, muzyków, artystów młodych, uczniów, którzy są zafascynowani przedmiotami szkolnymi. Ogrom dzieci, rodziców, którzy pomyśleli sobie, że sami to wezmą w swoje ręce, tę kwestię edukacji i wychowania, bo to się wiąże ze sobą. A my jesteśmy gdzieś tam obok tego wszystkiego, staramy się ich wspierać, nie przeszkadzać im za bardzo. Oczywiście trafiają się tacy rodzice, którzy czasami, którzy zapisując się od razu jakby zlecają nam edukację swojego dziecka. No to musimy czasami wyjaśnić, że tu nie o to chodzi, że jeżeli ktoś już się decyduje na edukację domową, no to on jakby przyjmuje to w swoje ręce, a my mu pomagamy, a nie odwrotnie. Ale to są tylko takie przypadki, które gdzieś tam potwierdzają regułę, że tutaj mamy tę przestrzeń wolności i takiego pewnego porządku i pewnego usystematyzowania, ale mimo wszystko wolności. W ten sposób otwartość i owo wspieranie przynoszą ten rezultat, czy ten efekt, jakim jest ta szalona popularność. No, ponad 2000 uczniów edukacji domowej, nie ma bodaj w Polsce szkoły, która gromadziłaby aż taki zbiór uczniów uczących się w domu. Bo to świadczy także o tym podejściu właśnie wspólnotowym, działaniu wspólnym na rzecz dzieci. Za to trzeba dziękować Moraczowi, który taką działalność prowadzi poprzez swojego dyrektora i cały zespół kadry pedagogicznej i administracyjnej, która obsługuje to przedsięwzięcie edukacji domowej. Na pewno unikalne w skali nie tylko krajowej naszej, ale na świecie. Rzecz jasna, zależne jest to od warunków prawnych, które obowiązują u nas. Tym niemniej rzeczywiście taka jest jakość tego, co oferujecie. Arturze, dziękuję Ci za poświęcony czas. Dziękuję pięknie za naszą rozmowę i życzę pomyślności w działaniach na rzecz edukacji domowej, także w obrębie Twojej własnej rodziny. Bardzo dziękuję, Marku, bardzo dziękuję Tobie również za Twoją pracę, za Waszą pracę, Twojej małżonki Izy, za zaangażowanie, też za to, że w tym ostatnim okresie możemy cieszyć się też z tego aktualizacji tej ustawy prawa oświatowego, gdzie mamy jakby już taką możliwość przyjmowania dzieci bez opinii, bez konieczności zamieszkania w danym województwie. Możemy przyjmować też dzieci do edukacji domowej spoza granic Polski, więc my też się przygotowujemy do tego, ażeby nie tylko na zachodzie skierować ofertę na zachodzie Europy czy w krajach w Stanach Zjednoczonych, ale również by skierować tą ofertę do naszych dzieci, dzieci na wschodzie, w Kazachstanie, na Ukrainie, bo tam też jest sporo ludzi polskiego pochodzenia, sporo naszych rodaków, którzy musieli wyemigrować i pewnie też będą się cieszyć z tego względu, że ktoś tam z Polski jest zainteresowany, by wysłać do nich materiały, by wysłać do nich legitymację szkolną, chociażby, że przynależą w edukacji domowej do naszej szkoły. Także mamy takie plany. Bardzo Wam dziękuję za Wasze poświęcenie, za Waszą pracę, za pracę Instytutu Educatio Domestica, bo robicie fenomenalną, wykonujecie fenomenalną pracę dla nas wszystkich, dla szkół, dla dyrektorów, dla edukatorów domowych, dla dzieci. I robicie to w sposób taki spokojny, cichy, nie w świetle Jupiterów, ale skutecznie.
w sposób docieracie do odpowiednich ludzi, którzy potem no, wnioskują i widzą jakby tę potrzebę. Także bardzo dziękuję Tobie, Marku, za współpracę, za to, że też i patrzysz na to, co robimy, bo taką mamy też umowę, w sensie takim, że mówiliśmy się, że bardzo proszę, żebyście patrzyli na to, co robimy. Jeżeli czegoś w czymś nie domagamy, to zwróćcie nam na to uwagę. Wszystko po to, żeby edukacja domowa, ta idea i nie tylko idea, ale rzeczywista edukacja domowa, bo wspomnę tylko o tym, że przez te 123 lata, kiedy straciliśmy niepodległość w 1795 roku po trzecim rozbiorze Polski i odzyskaliśmy ją w 1918 roku, nie można się było uczyć w systemowej polskiej szkole. Mogliśmy uczyć, nasi przodkowie mogli uczyć swoje dzieci w edukacji domowej. Dzięki temu przetrwała kultura, tożsamość, język, pewna potrzeba przynależności do tego, do wspólnoty narodowej. I my dzisiaj możemy mówić po polsku, możemy być u siebie, nie musimy gdzieś mieszkać za granicą, tylko i wyłącznie mówić w obcym języku. Czujemy się dobrze i rola edukacji domowej jest nieoceniona wówczas, dzisiaj, i to jest takie nasze dobro narodowe i można rzeczywiście próbować też promować to jako nasz produkt taki narodowy troszeczkę poza granicami, w Europie, gdziekolwiek, bo jest to, tak jak powiedziałem, jest to wolność, jeżeli to się robi w sposób mądry, przemyślany i w zgodzie z wolą rodziców, to przynosi dobre efekty. Jeszcze raz bardzo dziękuję Tobie, dziękuję za zaproszenie, za współpracę, cieszę się niezmiernie. I życzę wszystkiego dobrego również dla Was, sił. I wzajemnie ja dziękuję za życzliwość i życzę dobrego dnia. Dziękuję. Do zobaczenia. Dobrego dnia.